Coraz bardziej mamy duży krąg indywiduum, tak? czyli osoby skupione bardzo na sobie, interesujące się tylko konkretnymi rzeczami. Na pytanie, czy ktoś byłby chętny spośród seniorów, żeby pełnić rolę wolontariusza, zero odpowiedzi. Witamy Państwa serdecznie. W Kaliszu się dzieje. Tym razem jesteśmy w pierogarni Stary Młyn. To jest lokal przy głównym rynku, także serdecznie dziękujemy za gościnę. Moim gościem jest Ewa Mąkowska, prezes stacji inspiracja. No witam Cię. bardzo serdecznie. Tewo, stacja inspiracja. Skąd ta nazwa i właśnie do czego Wy chcecie inspirować? Bo to, są, to jest takie duże słowo, inspiracja. Tak, no, każdy nam zwraca uwagę na to słowo stacja inspiracja. Rzeczywiście bardzo pojemne słowo. Dlatego tego słowa użyłyśmy, ponieważ stowarzyszenie tworzyło siedem osób całkowicie odmiennych. Każda właściwie może inspirować czymś innym. Stąd najbardziej spodobała nam się taka nazwa, jest to wymyślona nazwa przez panią Agnieszkę Złaśko. Mhm. A czy uważasz, że dzisiaj jest rzeczywiście taki problem z motywacją do, do działania, że ludzi trzeba inspirować, żeby rzeczywiście ich zmotywować do tego, żeby coś robili? Tak, jest to bardzo duży problem na równych płaszczyznach, zarówno wśród dzieci, wśród młodzieży, jak i wśród dorosłych. Co obserwujemy na co dzień, a pracując w trzecim sektorze, tym bardziej. I myślisz, że te Wasze działania, które Wy podejmujecie, obserwujesz, że one rzeczywiście coś dają? Tym osobom, które biorą udział w tych projektach, że, to się, że oni się powoli zmieniają, że tą inspirację dostrzegają w swoim życiu. Tak, ale jest to proces bardzo powolny. E, powiedziałabym, że w ostatnim czasie naprawdę bardzo powolny, natomiast rzeczywiście możemy zobaczyć, że e, są chętni e, i chcą być do tego motywowani, ale w odpowiedni sposób. A czemu to jest taki powolny proces, Twoim zdaniem, i czemu teraz jest w ostatnim czasie taki powolny, to wcześniej był szybszy? Tak, wcześniej był szybszy, łatwiej było zdobyć odbiorców, teraz niestety ten proces odbywa się wolniej. Są inne oczekiwania ze strony dzieci, ze strony młodzieży i ze strony osób dorosłych, tak samo seniorów. Trzeba mieć to na uwadze i to badać cały czas, przyglądać się temu, no, wziąć to przede wszystkim pod uwagę. Także inna motywacja była 10 lat temu, inna motywacja jest w obecnym czasie. Czyli wy tak naprawdę działacie zarówno z dziećmi, jak i z osobami starszymi? Tak. Czyli nie ma czegoś takiego, że się skupiacie na konkretnej grupie docelowej? Nie, obecnie rzeczywiście bardziej jesteśmy skupieni na seniorach, natomiast mamy jeszcze tych odbiorców dziecięcych, czyli sięgamy tak aż do końca szkoły podstawowej. Czasami zahaczamy o szkołę średnią. No i gdyby tak rzeczywiście wejść głębiej w ten temat tej inspiracji, mówisz, że jeszcze 10 lat temu wyglądało to lepiej. Wiadomo, nie jesteśmy tutaj naukowcami, behawiorystami, psychologami, żeby, żeby tutaj określić jednoznaczną przyczynę. Ale może masz jakąś hipotezę, dlaczego tak jest, że ludzie dzisiaj bardzo często to też widać, nie wiem, współczynniki depresji są bardzo wysokie, ludzie stwierdzają, że im się nie chce wstać z łóżka i to jest poważny problem. Z czego to wynika? Problem, myślę, że się nasilił z powodu pandemii i to na pewno od tego nie uciekniemy, bo to jest bardzo widoczne, a wyjście z tego zajmie nam jeszcze dużo, dużo czasu. Też złożony problem, dlatego że pojawiają nam się coraz bardziej, mamy duży krąg indywiduum, tak, czyli osoby skupione bardzo na sobie, interesujące się tylko konkretnymi rzeczami. No i właśnie myślę, że dlatego ta motywacja jest inna, czyli jednak wpływ tego, że ludzie zostali pozostawieni we własnym domu, tak, w małym środowisku, w małym otoczeniu, całkiem malutkim, byśmy czasami nawet powiedzieli ma bardzo duży wpływ na to, jak oni teraz podchodzą do relacji z innym człowiekiem i do relacji w ogóle w grupie, tak? Więc to na pewno y, bardzo mocno wpłynęło. Czyli, że można powiedzieć, że kiedyś bardziej tak, taką motywacją, inspiracją była działalność na rzecz drugiego człowieka, tak. takiej wspólnoty, a dzisiaj przez to, że ludzie są tacy bardziej wyelienowani, wyobcowani, patrzą co oni pewnie będą z tego mieć. Tak, tak i to właśnie szukanie tych korzyści. Tak? To y, na pytanie, czy ktoś byłby chętny spośród seniorów, żeby pełnić rolę wolontariusza, zero odpowiedzi. Natomiast bardzo chętnie wolontariusze przyjmą wszelkiego rodzaju działania, które zaoferujemy, ale które ktoś dla nich zrobi. Tak? Jest mała grupa, malutka grupa odbiorców, która też chce się w jakiś sposób włączyć. Do tego, żeby ten wolontariat prowadzić. Ale dotyczy tak? się też seniorów? Dotyczy się też seniorów. Czyli to nie jest tak, tak. że to młode pokolenie wchodzi z takim nie. podejściem, a osoby starsze jednak mają podejście takie? Nie. No niestety nie i to jest troszkę dla nas zaskakujące. Natomiast wymaga to takiego też głębszego przejrzenia się, dlaczego tak jest. Tak, bo ile młodzież mogę zrozumieć w pewnym stopniu, mając obok siebie we własnej rodzinie młodzież. Czyli jestem w stanie lepiej to zrozumieć, pracując w szkole niż tutaj w odniesieniu do seniorów, tak? Więc w, wydaje mi się, że to powinniśmy jednak temu przejrzeć się bliżej. Dlaczego tak się dzieje? No, to jest bardzo ciekawe, bo wydawałoby się, że rzeczywiście jakby osoby starsze mają pewne takie nawyki, pewne spojrzenia takie stałe. Tymczasem sugerujesz, że to się zmieniło, ponieważ coś się zmieniło w świecie. Tak. Ja postawię taką tezę, możemy sobie dyskutować, możemy przejść też dalej, jednak uzależnienie od smartfonów, social mediów, takie całkowita izolacja od życia realnego, moim zdaniem ma istotny wpływ, to też też taką tezę stawiają różni obserwatorzy właśnie życia, życia społecznego. Tak, zgodzę się z tym, jak najbardziej w pełni, oczywiście dotyczy to głównie młodych ludzi i dzieci, ale y, pamiętajmy, że też pewne uzależnienia jednak mają też wpływ na życie tutaj y, tych starszych osób. No osoby starsze też są przecież obecne dzisiaj na Facebooku, są obecne gdzieś tam w social to jest widoczne. Tak. A jednak to są media społecznościowe, czyli one mają być substytutem dla społeczności, przy czym jest to substytut jak każdy substytut y, jednak ułomny. Tak, ale też obserwujemy, że nie każdy potrafi z niego korzystać. To jest mała grupa, mm. tak, osób, które korzystają. Zauważyliśmy to w czasie wyjazdów, tworząc na przykład na Whatsappie i korzystając z Whatsappu grupy, tak, które miały komunikować się w czasie podróży, podczas pobytu, na wyjeździe. No i to było widać, że jest to jednak niewielka grupa, ale zainteresowana tym, jak to robić, tak, żeby jednak w tym kontakcie być. Czy te projekty, które wy podejmujecie, czy one rzeczywiście patrzą na te zmianę społeczną, czyli na przykład skierowanie się na te aspiracje indywiduów, o których mówiłaś, czyli te motywacje, które często patrzą na własne korzyści, czy rzeczywiście te działania, które wy podejmujecie, w tym kierunku wychodzą? I tutaj też chciałem zapytać właśnie jakieś przykłady tego, co stacja Inspiracja robi dla społeczności lokalnej tutaj w mieście, a może poza miastem też. Tak, nasze projekty są bardzo rozmaite, żeby w ogóle przeprowadzić jakiś projekt, no to oczywiście trzeba wiedzieć, jakie są potrzeby ku temu, tak? tak? Więc trzeba je zbadać i zazwyczaj od tego zaczynamy. Kierujemy się tym też, co chcą ludzie razem, wspólnie z nami zrobić, jakie mają swoje zainteresowania i to jest jakby takim głównym też powodem do tego, żeby podejmować te działania. Przede wszystkim w ostatnim czasie Najczęściej powtarzaną potrzebą to jest bycie wśród ludzi. Dlatego te działania są kierowane dla grup, mniejszych, większych, tak, ale jednak, żeby to było działanie grupowe. Oczywiście, że seniorzy kierują też, yy, jasno określają swoje potrzeby. Czasami wydawałoby się, że to są bardzo proste potrzeby, ale jednak takowe mają, więc jakby nasze działania wychodzą właśnie ku temu, żeby te potrzeby zaspokajać. Jeśli wraca osoba spoza granicy tak, naszego kraju, przychodzi do nas i mówi, że ona chciałaby jeszcze raz wrócić do miejsc, które znała kiedyś, a teraz no, chciałaby zobaczyć to jeszcze raz. No więc mamy sygnał, że są takie osoby i organizujemy na przykład wyjazdy. Całkiem niedaleko jednak te osoby gdzieś się odnajdują w tym miejscu. Wiele tak? jest takich osób, które rzeczywiście. Czy to był pewnie jakiś przykład anegdotyczny to był podany, tak? Natomiast tak. jednak sporo osób chce sobie zobaczyć te miejsca, gdzie na przykład się wychowało, przeprowadzając tak. się tutaj, tak. Tak, zgadza się, to właśnie się z tym wiąże. Czasami też ludzie mówią, że y, ostatni raz byli w tym miejscu, kiedy chodzili do szkoły. Kiedy na przykład byli młodsi, tutaj mieszkali, będąc młodymi ludźmi, a teraz chcieliby te miejsca na przykład zobaczyć jeszcze raz. Ostatnio seniorka zapytała, czy moglibyśmy zorganizować pokaz mody. Mhm. Bo tak jej się wydaje, że to po prostu y, może być ciekawe wydarzenie dla samych seniorek, które często mają bardzo ciekawe rzeczy. U siebie w domach, gdzie można by pokazać siebie z innej strony, a przy okazji też pobawić się, bo tutaj jednak zabawa odgrywa bardzo ważną rolę. Czyli te osoby, które są uczestnikami też są inspiracją w Blaue, nie tylko w tak. Wydanie. No właśnie o to chodzi, że nie tylko my inspirujemy, ale pytając ludzi tak naprawdę, co, czego potrzebują i w czym czuliby się dobrze, to też oczywiście zbieramy inspiracje od nich. Właśnie wydaje mi się, że to jest jakby sukces projektu, kiedy rzeczywiście. Zaktywizuje się realnie te osoby, nie, że one po prostu będą biernymi uczestnikami, ale to światło, które gdzieś tam od was z waszej strony płynie, zostanie im przekazane, żeby oni potem przekazywali to dalej, nie, więc tutaj, tak, że się udaje. Tak, to się udaje na pewno i dlatego te projekty po prostu mają taką swoją specyfikę, tak. Poza tym zwróćmy uwagę, że jednak te osoby, które planują te projekty, je ogłaszają, no właśnie na to stawiają bardzo mocno nacisk, tak, żeby odbiorcy byli i w jak największym stopniu też uczestnikami tych projektów, więc to trzeba brać pod uwagę. Jakieś takie przykłady konkretne projektów, na przykład projekt 3 S. co to znaczy, czym są te s -y? Tak, te s -y to są tak naprawdę różne osobowości, tak, samorządowiec, sołtys. My występujemy tutaj w tym projekcie jako społecznik, bo to też S. Jesteśmy liderkami, skończyłyśmy Akademię Liderów Społecznych kilka lat wstecz, i od tego czasu właściwie pokłosie tej akademii to jest właśnie stworzenie stowarzyszenia Stacja Inspiracja. I przy okazji teraz koleżanka, która działa niedaleko Kalisza, a trzeba zauważyć, że bardzo ważne są te działania, które się realizuje nie tylko tutaj, ale można też realizować z kimś, kto jest poza Kalisza, z różnymi organizacjami. My to właśnie robimy. Zaprosiła nas do tego projektu. Dlaczego? Przystąpiłyśmy tak chętnie do tego projektu, dlatego że to jest coś innego od projektów, które w ostatnim czasie się pojawiały. Poza tym no, skierowany jest też właśnie dla nas, liderów, tak? społeczników, którzy też w pewnym stopniu musimy nadążać za różnymi zmianami, trzeba się rozwijać, poznawać różne rzeczy, uczyć się. Jasne, czy ten projekt jeszcze e, trwa, czy on się zakończył, czy projekt, będzie tytułowa? Projekt jeszcze trwa. E, jeszcze przed nami trzy spotkania, w tym wizyta studyjna. A wizyty studyjne jak najbardziej polecamy, są bardzo kształcące, rozwijające. E, no i przede wszystkim my jesteśmy nastawione na aktywność, a nie na taką... E, powiedzmy bierność, tak? I czy można się jeszcze zapisać, czy też ta lista już jest w tym momencie zamknięta i przy następnym projektem? Lista jest zamknięta, aczkolwiek pojawiła się ostatnio nowa twarz, a naprawdę tutaj mamy osoby z całej Wielkopolski, plus tutaj województwo kujawsko pomorskie więc na pewnym etapie była jeszcze szansa, żeby się do tego projektu dostać. Jasne, no i ten projekt, który jest stosunkowo blisko nam, czyli Latarnikowi Kaliskiemu, czyli projekt Kalisjady, to były podcasty na temat historii Kalisza, które były czytane, a w zasadzie chyba tak, chyba czytane przez tak. uczniów szkół podstawowych. Można je obejrzeć u nas właśnie na naszym kanale, także serdecznie do tego zachęcam. Powiedz coś, coś więcej jeszcze o tej Kalisjadzie, skąd ten pomysł, czy, czy to będzie też jeszcze ponawiane, i czy twój zdaniem projekt się, się udał? Projekt ma już swoje lata. Było się tam edycji, w roku bieżącym będzie ósma edycja. Troszkę zmieniliśmy formułę w tym roku. Wynika to trochę z tego, że, no jednak, właśnie idąc za tymi zmianami, które teraz obserwujemy, postanowiliśmy ten jeden rok troszkę tą formułę zmienić odpocząć i zastanowić się, jak, co robić dalej. Kalisjada, pomysł był mój, wynikał z obserwacji związanych z tym, czy młodzież, dzieciaki interesują się tym, co jest im najbliższe, czyli swoją taką małą ojczyzną. To już też nieraz powtarzam, ponieważ ja mam odpowiedni stosunek do tej swojej małej ojczyzny, czyli wbrew pozorom bardzo lubię kalisz. Więc chcę to zaszczepić też innym, żeby przestali mówić tak negatywnie o naszym mieście. No i myślę, że to nam się udaje. Dlatego zapraszamy dzieciaki, młodzież do poszczególnych edycji Kalisjady. Poza tym Kalisjada, to tak naprawdę każda edycja jest inna. A to gra wielkoformatowa, a to właśnie podcasty, więc może dzięki temu właśnie, że tą formułę zmieniamy, też mieliśmy dość dużą rzeszę odbiorców. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. No, niestety musimy wziąć pod uwagę to, że zmieniają nam się ci odbiorcy, więc musimy iść też z duchem czasu. I bardzo dobrze. Jeszcze ostatnie pytanie: jak Was znaleźć, jak się z Wami skontaktować, jeśli ktoś chciałby, nie wiem, wziąć udział w Waszych projektach, albo być może dołączyć do drużyny stacji Inspiracja i działać z Wami. Tak, spotykamy się raz w miesiącu tutaj w Centrum Organizacji Pozarządowych. Jest to druga środa miesiąca. Takie terminy dość stałe. Oczywiście można też skontaktować się telefonicznie. Na tutaj naszym Facebooku stowarzyszeniowym jest podany numer telefonu. Numer telefonu jest podany akurat nie mój, więc tym bardziej zachęcam do kontaktu. No i podczas tych spotkań, comiesięcznych, zapraszam bardzo serdecznie. I to mówiła Ewa Mąkowska, prezentacji Inspiracja. Natomiast my siedzimy sobie w bardzo sympatycznym miejscu. Jest to pierogarnia Stary Młyn. Ona znajduje się na głównym e, rynku, który coraz bliżej już jest zakończenia, także serdecznie tutaj zapraszamy. E, dziękuję Ewo za, za rozmowę, dziękujemy też tutaj za gościnę właśnie Empiero Garmin Stary Młyn. E, zachęcam do tego, bo dawno tego nie robiłem, żebyście zostawiali łapki w górę, subskrypcję, e, no i udostępniali ten film, jeśli wam się podobało, jeśli poczuliście się zainspirowani tą całą naszą rozmową. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Do zobaczenia.